to wszystko mówię wam, moim uczniom, byście rozumieli, co się wydarzy, gdy ja, Syn Człowieczy, wraz z aniołami przyjdę otoczony chwałą, zasiadając na Bożym tronie w pełni majestatu. Wszystkie narody zgromadzą się wówczas przede mną, a ja podzielę ludzi na dwie grupy, tak jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce ustawię po mej prawej stronie, a kozły po lewej. I w królewskiej przemowie do tych po prawej zwrócę się słowami: podejdźcie do mnie wszyscy, którzy poszliście drogą błogosławioną przez Ojca, i obejmijcie w dziedzictwo królestwo, które dla takich jak wy od założenia świata zostało zaplanowane. Bo gdy byłem głodny, daliście mi jeść, gdy byłem spragniony, daliście mi pić, a gdy byłem bezdomnym przybyszem, przygarnęliście mnie. Kiedy byłem nagi, odzialiście mnie, kiedy zachorowałem, troszczyliście się o mnie. Odwiedzaliście mnie również wtedy, gdy w czasie prześladowań byłem wtrącony do więzienia. A kiedy oni spytają: Panie, ależ kiedy to widzieliśmy Cię głodnego i nakarmiliśmy Cię, albo spragnionego i daliśmy Ci pić, albo kiedy byłeś bezdomnym przybyszem, a my Cię przygarnęliśmy, kiedy byłeś nagi, a myśmy Cię odziali, kiedy to byłeś chory lub w więzieniu, a my zatroszczyliśmy się o Ciebie? Wtedy im oświadczę: cokolwiek uczyniliście któremukolwiek z moich braci w wierze, choćby był on najniżej postawiony i najmniej znaczący, mnie to uczyniliście. Potem zwrócę się do tych po lewej stronie: a wy, którzy poszliście drogą przeklętą przez Ojca, odejdźcie precz ode mnie w ogień wieczny, który został przygotowany dla diabła i jego posłańców. Kiedy bowiem byłem głodny, nie daliście mi jeść, a gdy byłem spragniony, nie daliście mi pić. Kiedy byłem bezdomnym przybyszem, nie przygarnęliście mnie, a kiedy byłem nagi, nie odzialiście mnie. Również nie troszczyliście się o mnie, kiedy byłem chory albo uwięziony. A kiedy oni spytają: Panie, kiedy to widzieliśmy Cię głodnego lub spragnionego? Albo kiedy byłeś przybyszem, kiedy byłeś nagi albo chory, lub w więzieniu, a my Ci nie pomogliśmy? Wtedy im oświadczę: czegokolwiek nie uczyniliście jednemu z tych, którzy mi ufają, choćby był on najniżej postawiony lub najmniej znaczący, tego mnie nie uczyniliście. I ci ostatni zostaną zabrani sprzed mego oblicza do miejsca wiecznej kaźni. Pierwszym zaś zostanie nadana godność sprawiedliwych i oni wejdą do mojego odwiecznego i nieskończonego życia. Dzisiaj przybliżymy sobie fragment z 25 rozdziału Ewangelii według świętego Mateusza, który opisuje sąd ostateczny. Jest to opowieść sprzed 2000 lat, ale ma sporo do przekazania nam, współczesnym mieszkańcom planety Ziemia. Owszem, na co dzień nie polegamy już na wielbłądach jako środkach transportu, a nasze domostwa ogrzewane są zaawansowanymi technologiami, a nie tylko ciepłem płynącym z serca. Niemniej, nauka płynąca z dzisiejszego fragmentu Ewangelii jest ponadczasowa. Zacznijmy od tego, że Jezus w swoich wystąpieniach często zaskakiwał. Podobnie jak ten wujek na rodzinnych imprezach, który nagle wypowiada zdanie tak głębokie, że na moment wszyscy zapominają o swoich telefonach i zastanawiają się nad sensem życia. W omawianym fragmencie Jezus przedstawia się jako król, który na końcu czasów rozdzieli ludzi tak, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce znajdą się po prawej stronie, a kozły po lewej. Jest to prosta, lecz głęboka metafora, która tak fascynuje, jak i przeraża. Owce umieszczone po prawej stronie są tymi, którzy w życiu kierowali się miłością i empatią, karmili głodnych, poili spragnionych,
przyjmowali obcych, ubierali nagich, odwiedzali chorych i więźniów. Nie kierowała nimi chęć zdobycia nagród, ale głębokie przekonanie, że każdy uczynek ma znaczenie, że jesteśmy częścią większej wspólnoty, której dobro ogólne zależy od naszych indywidualnych działań. Z kolei kozły, umieszczone po lewej stronie, żyły według zasady ja, moje i tylko ja. Ich życie było pozbawione empatii i zaangażowania w los innych. Ich odpowiedzi na zarzuty braku pomocy bliźnim mogłyby równie dobrze pochodzić z najbardziej zjadliwych wątków dyskusyjnych w mediach społecznościowych typu: a kiedy to było? Przecież ciebie tam nie było. Zwróćmy uwagę, że kozły nie trafiły do grupy po lewej wyłącznie przez swoje złe uczynki, ale przez zaniechanie czynienia dobra. Co istotne, Jezus zauważa, że zarówno owce, jak i kozły były zaskoczone swoim przeznaczeniem. Owce nie zdawały sobie sprawy, że adresatem ich dobroczynności był sam Chrystus. Kozły zaś były zdumione, że ich egocentryzm może mieć tak realne konsekwencje. To przypomina nam, że odpowiedzialność i empatia są kluczowe w naszym życiu społecznym i duchowym. Jezus Chrystus, Syn Boży, odgrywa centralną rolę w Dniu Sądu. Ewangelie opisują Go jako miłosiernego sędziego, który jednak będzie wymagał sprawiedliwości i prawdy. W przypowieściach takich jak o siewcy czy o 10 pannach Jezus naucza o gotowości na Jego przyjście i o konieczności prowadzenia życia zgodnego z Bożymi przykazaniami. Bo dzień sądu ostatecznego przyjdzie niespodziewanie, jak złodziej w nocy. Zmarli, wielcy i mali staną przed Bogiem, a księgi zostaną otwarte, w tym księga życia. Każdy jest osądzany zgodnie z tym, co zostało zapisane w księgach, według swoich czynów. Opowieść Mateusza to nie tylko ostrzeżenie. Jest przypomnieniem, że w naszym coraz bardziej bezosobowym świecie bardzo łatwo jest przeoczyć potrzeby innych, skupiając się na własnych ambicjach i pragnieniach. Każdy z nas ma możliwość świadczenia dobrem w swojej wspólnocie i nie musimy czekać na ostateczny dzień. Codzienne gesty dobroci, nawet te najmniejsze, definiują nasze człowieczeństwo. Bóg jest łaskawy, obdarzając ufnych pokojem i obietnicą wiecznego życia. Nie należy jednak traktować Jego łaski jako usprawiedliwienia dla naszych postępków, ignorując przykazania. Łaska nie zwalnia nas z odpowiedzialności za czyny, ani nie pozwala na życie w sprzeczności z naukami Chrystusa. W 6 rozdziale listu do Rzymian apostoł Paweł przestrzega, by nie grzeszyć licząc na łaskę. Ważne jest, aby nie interpretować zbawienia z łaski zbyt liberalnie, co mogłoby nas oddalić od prawdziwej wiary i zaufania do Boga. Dlatego pomyślmy, jak możemy stać się dobrem dla innych. Może to być tak proste, jak uśmiech do obcego, który wygląda na przygnębionego, czy podanie ręki komuś, kto potrzebuje pomocy. Niech nasze życie będzie pełne tych małych, dobrych uczynków, bo nigdy nie wiadomo, kiedy możemy spotkać Króla w przebraniu. Niech nam wszystkim Bóg błogosławi. Amen.